Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w ten poniedziałkowy poranek, w kolejnej aktualizacji Bitcoina. W dniu dzisiejszym przeprowadzimy sobie po raz kolejny tutaj analizę Bitcoina, zobaczymy co w trawie piszczy. Spróbujemy tutaj przewidzieć, porozmawiać o potencjalnych kolejnych ruchach Bitcoina. Także zapraszam do oglądania. Zanim do tego dojdzie, jak zawsze wielkie podziękowania dla Was za wszystkie lajki i za wszystkie komentarze pozostawiane pod filmikami. Dobra, przejdźmy do Bitcoina. I tak w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o tym, mówiłem o tym, że tutaj spodziewam się tego V-shape recovery, tak, że po tym dumpie, który został spowodowany tutaj całym problemem związanym z Luną i faktem, że potencjalnie sprzedali oni te 70 tysięcy bitcoinów, które posiadali. Mówię potencjalnie, gdyż pojawiają się tutaj jakieś sygnały, że podejrzenia, że niejako ten bitcoin nie został sprzedany, tak? Gdyż nie został on wykorzystany tutaj podobno, żeby ratować tutaj PEGA, tak? Czyli tego UST, tak? Tego PEGA do dolara. Także tutaj potencjalnie powiedziałem, że ten krach został, gdyż tak na początku myślałem, że ten krach został tutaj spowodowany tą sprzedażą Bitcoina przez Luna Foundation. No jednak ewidentnie no, rynek nam zjechał, tak? Czy to było głównym powodem, czy też nie? Rynek nam zjechał. No i tutaj osobiście spodziewałem się tego V-shape recovery, czyli tego powrotu tutaj BTC powyżej tego niebieskiego boksu, tak? I muszę Wam się przyznać, że doszło do tego, jednak ja osobiście oczekiwałem czegoś bardziej dynamicznego, tak? Czegoś bardziej agresywnego, odbicia, które by pokazywało tutaj taki strength, taką siłę, tak? Taki potencjał w Bitcoinie, że on wraca do tego poziomu. On wrócił tutaj do tego poziomu sprzed tego krachu, tak? Gdyż było to poziomy w okolicach 31K. Odbiliśmy się tutaj akurat na Binance, używam Binance'a w tym momencie, od poziomu tutaj 26700. No i zobaczyliśmy tą V-kę, tak? Jak widzicie, cena nam wróciła do tego samego poziomu. Także niejako można uznać, że to V-shape recovery, o którym wspominałem, doszło do skutku. Jednak szczerze Wam powiem, że spodziewałem się, że nastąpi to troszkę szybciej, z troszkę większym volume, ok? I będzie to bardziej taki byczy statement świadczący o tym, że miejsce Bitcoina jest powyżej 30 tysięcy, ok? Jednak niejako patrząc na volume, patrząc na tempo tego wzrostu, ja osobiście nie jestem przekonany, czy to jest to, o czym myślałem, jeżeli ma to sens. Gdyż volume było bardzo słabe, oczywiście wiem, w weekend zawsze jest volume słabe, tak? No jednak jeżeli macie taki dump, okay, który potencjalnie można tutaj pomierzyć nawet z tego poziomu 30 tysięcy, to jeżeli macie niespełna 11% dump, i macie bounce od kluczowego wsparcia. My wiemy, że tutaj jest nasza miesięczna 50, której retestu zresztą się spodziewaliśmy w momencie utraty miesięcznej 20. I o tym też rozmawialiśmy. Mówiłem Wam o tym, że historycznie, kiedy tracicie to wsparcie tej miesięcznej 20, zejdziecie sobie do 50 po ten retest, tak? No jednak tak jak mówię, no ten bounce nie był tutaj jakiś mega mocny, mega przekonywujący. No i ja osobiście nie jestem przekonany, czy my będziemy w stanie tutaj, już pomijając fakt, że w tym momencie jakby mamy obecną dzienną świecę poniżej 30 tysięcy, ale osobiście powiem Wam szczerze, że no nie wzbudził to odbicie nie wzbudziło we mnie jakichś pozytywnych emocji, tak? Bardziej wygląda na to, jeżeli mam być z Wami szczery, że to, szczególnie patrząc na to, że zostaliśmy odrzuceni od tego poziomu 31286, wygląda na to na fake out, tak? Na taki relief rally, na takie odbicie, na taki oddech, na taką ucieczkę od tych spadków, można to powiedzieć.
Tym bardziej, że jak prześledzimy sobie czy RSI, czy stok RSI, zanim doszło do tego odbicia tutaj, nasze RSI, stok RSI było na ziemi, tak? Jak widzicie, nasze dzienne RSI, stok RSI wciąż jest na ziemi. Nasza godzinówka już została ponownie stłamszona, szczególnie tutaj stok RSI. Nasza czterogodzinówka będzie wyżej, ale to reprezentuje właśnie to odbicie, tak? Czyli tutaj jesteście na czterogodzinówce, tutaj macie dump, macie impuls, korektę. I teraz wchodzicie obecnie po schodach, jak widzicie, robicie coraz to wyższe dołki. Jednak w momencie, kiedy utracicie tą linię trendu wznoszącego, będzie to świadczyło o tym, że jest to słabnące momentum, tak? Że wy nie zdobywacie momentum, co też widzicie tutaj po volume, mam nadzieję, że jest to też widoczne, że wy nie zdobywacie momentum na to, żeby kontynuować tą wspinaczkę do góry, tylko tak jak powiedziałem, jest to zwykły fake out i po prostu spadniecie z powrotem tutaj przez tą linię trendu i ponownie przebadacie nasz poziom 1.6, 1.8, który był tutaj na poziomach 27 800, na to wychodzi, tak? Tutaj już mamy korektę stoku RSI, więc on sobie na spokojnie tutaj opadnie. Oczywiście to jest lagging indicator, więc tutaj lepiej patrzeć, jeżeli chcecie w krótkim terminie ocenić, co się wydarzy, lepiej patrzeć na RSI. No jednak tutaj ta czterogodzinówka niejako potwierdza to, tym bardziej, że jak sobie zrobicie tutaj linię trendu wznoszącego, może zróbmy ją tak. I zróbmy ją do tego poziomu, na którym zostaliśmy odrzuceni, tak? Tutaj do tego poziomu 1272. To widzicie, że tworzy nam się taki, można powiedzieć, że taki ascending triangle, ok? W tym momencie. Okay? Czyli teoretycznie byczy pattern, który powinien tutaj spowodować wybicie na końcu. Okay? Nie mam za bardzo przekonania, tak prawdę mówiąc, czy do tego dojdzie. Jednak no, nie możemy zignorować tego, co widzimy. Więc tutaj w momencie spadku, w jakimkolwiek punkcie do tego dojdzie, dajmy na to, że dojdzie do tego dziś, no to macie ponowny retest tutaj tego poziomu 26 700. Jeżeli zaś dojdzie do wybicia ku górze, patrzycie na potencjalne 34 tysiące. Okay? I teraz chciałem Wam jeszcze coś pokazać. Powiększmy sobie troszkę to. I teraz tak. Muszę to przeczyścić troszkę. I teraz tak, zakładając czysto hipotetycznie, że z tej formacji uda nam się wybić ku górze, patrzycie na retest poziomu 1 FIB, tak? I jeżeli przejdziemy sobie na szybciutko tutaj na dniówkę, to po tej fali korektywnej, tych pięciu impulsach ku dołowi, my byśmy zobaczyli tutaj pierwszy impuls ku górze, tak? I teraz tak. To może być nasze A, to może być nasze B i to może być nasze C, tak? Czyli po prostu impuls ABC do góry. I to by miało sens z perspektywy makro, jeżeli patrzymy na kontynuację ku dołowi, tak? Gdyż po każdej korekcie raz, dwa, trzy, cztery, pięć ku dołowi, zobaczylibyśmy tutaj to relief rally, to odbicie ABC z krótkim B, pod warunkiem oczywiście, że nie utracimy tej linii trendu wzrostowego. I potencjalnie, jeżeli uda nam się wybić, zobaczylibyśmy retest tego poziomu 34 tysiące, by potem, moim zdaniem, nałożyć pięć fali korektywnych, tak? Dlaczego tak? Dlatego, że jest to bear trend, czyli jest to typowy niedźwiedzi trend. Nie ma tutaj sygnałów ku temu, że jest tutaj para, momentum, siła na jakieś większe odbicie. Dow Jones i S&P nie wyglądają zbyt dobrze. DXY jest szansa, że coś skoryguje. Zaraz sobie do tego przejdziemy. Jednak patrząc na obecną sytuację na Bitcoinie, na rynku,
na to, jaki mamy volume, ja bym się spodziewał czegoś takiego. Ok? Czyli tutaj, jeżeli uda nam się wybić z tej formacji byczej Ascending Triangle, spodziewałbym się tego wybicia i potencjalnie mówię, retestu tego poziomu One FIP 34 000. Oczywiście tu nie stawiamy farmy na to, gdyż tutaj oczywiście wszystko będzie zależało od tego momentum i od tego volume, tak? Gdyż wybicie z tej formacji Ascending Triangle bez volume po raz kolejny okaże się fake outem. Tak? Także wtedy tutaj wszystko będzie zależało od tej linii. Poczekajcie. Wszystko będzie zależało od tego, czy uda nam się wybić z tej formacji i nałożyć impuls do tego celu technicznego, tak? Jeżeli do tego dojdzie, jest to czterogodzinówka, przypomnę, to wtedy spodziewałbym się takiej korekty. Okay? Gdyż tak jak mówię, w obecnej chwili, kiedy na to patrzę, poniedziałek, 10 rano w Polsce, no to nie widzę tutaj jakiegoś potencjału ku tego, żeby zobaczyć większy impuls. Tak naprawdę mam bardzo duże obawy, czy w ogóle dojdzie do wybicia ku górze z tej byczej formacji, no gdyż po prostu nie ma volume, tak? Nie ma volume, nie ma tego strength, nie ma tego momentum w Bitcoinie, żeby tutaj nałożyć jakiś większy impuls. Okay? A na dobrą sprawę takie poruszanie się, gdyby udało nam się dojść do poziomu 34 tysięcy, i potem skorygować do 27, 26, czy potencjalnie, jak ja to widzę, nawet do 24,5, do 25. Jest to coś naturalnego, jeżeli patrzycie na to, że jesteście w niedźwiedzim trendzie, tak? Co tutaj jest jeszcze warte podkreślenia na tej czterogodzinówce? Czekajcie, szybciutko to przeczyszczę. To na dobrą sprawę, tutaj na upartego, ktoś by mógł powiedzieć, że to nie jest Ascending Triangle, czyli ta bycza formacja tutaj, bycza formacja, byczy trójkąt, tylko będzie to horyzontalny trójkąt, który niejako powinien być continuation pattern, tak? Czyli powinien być kontynuacją tego trendu spadkowego. Dlaczego tak? Dlatego, że na dobrą sprawę możecie zrobić to tak. Powiększę to, żeby każdy to widział. O, może nie aż tak mocno. Wyłączymy volume. Dobra. Tak, żeby wszyscy widzieli. Na dobrą sprawę można to zrobić tak. Nawet tutaj do góry. Okay. I będzie to wasz pattern kontynuacyjny, czyli to continuation pattern. O co chodzi? Jesteście w trendzie spadkowym, spadacie w dół, konsolidujecie i lecicie w dół, tak? Horyzontalne trójkąty mają to do siebie, że bardzo często są takim stopem, w którym dochodzi do konsolidacji przed kontynuacją trendu, w którym jesteście. No a chyba każdy widzi, że jesteśmy w trendzie spadkowym, tak? Po odrzuceniach tutaj na tym poziomie 48 tysięcy. I teraz jak się temu przybliżymy bliżej, no to już w tym momencie widzicie, że niejako doszło do wybicia z tego horyzontalnego trójkąta, czyli nie doszło od razu do kontynuacji tego trendu spadkowego, doszło do wybicia, ale już też widzicie, że zostaliśmy odrzuceni na tym poziomie 31 200, no i mamy fake out, tak? Ponownie wróciliśmy tutaj do tej formacji horyzontalnego trójkąta. No i jesteśmy bardzo blisko tutaj apexu. Okay? Więc jeżeli przyjmiemy tutaj tą strategię, tą wizję, że jest to horyzontalny trójkąt, a nie ascending triangle, no to tutaj jesteśmy w fazie decyzyjnej, tak? Kolejne 4 do 8 godzin pokażą, czy będzie tutaj zrzut w dół, czy będzie tutaj wybicie ku górze. Jeżeli będzie to spadek w dół, no to ponownie patrzycie tutaj na dobrą sprawę na retest tych 26 700, czyli cel jest dokładnie taki jak z tego trójkąta Ascending Triangle, o których wspomniałem. Jeżeli doszłoby do ponownego wybicia, no to patrzycie tutaj na retest 32 900, czyli tego naszego tutaj dołka, tego swing low, który nałożyliśmy tutaj w styczniu
24 stycznia obecnego roku, tak? Moim zdaniem, ja osobiście myślę, moim zdaniem jest to ascendant triangle, nie horyzontalny trójkąt, gdyż tutaj jest wyraźna, po pierwsze, jest tutaj wyraźna linia wsparcia i oporu. Po drugie, każdy ascendant triangle, czyli ten byczy trójkąt z noszącą linią wsparcia, zaczyna się od podwójnego dna, tak? Także moim zdaniem jest to trójkąt tutaj, ta bycza formacja. Jednak to tylko statystycznie, podkreślę, tylko statystycznie daje nam większe szanse na wybicie ku górze, tak? To jest jedyna różnica, że ta formacja potencjalnie daje Wam 68-70% szans na wybicie ku górze, zaś 30-32% na spadek, zaś horyzontalny trójkąt. One są bardzo nieobliczalne, jednak 70% z nich jest kontynuacją trendu, czyli tutaj w zależności od tego, jak podejdziecie tutaj do rozpatrzenia tego wykresu, takie Wam wyjdą statystyki, tak? Ale mówię, dla mnie fundamentem do tego, żeby powiedzieć Wam, że jest to ascendant triangle, a nie horyzontalny trójkąt, jest to, że mamy tutaj wyraźne podwójne dno. Tak? Także tutaj w tym okresie krótkoterminowym ja osobiście spodziewam się jednak mimo wszystko spodziewam się tutaj raczej tego impulsu, a jednak myślę, że będzie to albo fake out, albo jakieś odrzucenie tutaj na tych poziomach w drodze do 34 tysięcy, do 32 tysięcy. Może nawet nie przebijemy tego tutaj poziomu, tak, 31 200, gdyż po prostu no nie ma tego momentu, nie ma tego impulsu na razie, nie ma tego momentu zakupowego, żeby myśleć tutaj o jakichś większych swingach, tak? Także w krótkim terminie potencjalnie patrzymy na jakieś tutaj odbicie, zaś docelowo jednak myślę, że jest tutaj miejsce na to, żeby zobaczyć jeszcze więcej bólu na rynku, tak? Kluczowe do wszystkiego jest utrzymanie tej linii trendu wznoszącego. W momencie, kiedy utracicie tą linię, cały ten pomysł z impulsem oczywiście poszedł też razem z utratą tego kluczowego wsparcia, tak? Jest to interwał 4 godzinny, więc to jest to, o czym mówię w tym momencie, wydarzy się potencjalnie w kolejnych, dajmy na to, 4 do 12 godzin, tak? Dobra. Jeżeli chodzi tutaj o tą siłę zakupową, prawdę mówiąc, wiele się nie dzieje. Są statystyki pokazujące to, że tutaj wieloryby, które mają powyżej 100 tysięcy bitcoinów, zaczęły akumulację. Ja czekam wciąż na update danych on-chain, żeby się z Wami tutaj nimi podzielić. Jak sobie rzucimy okiem na Whales and Institutional Smart Money, to widzicie, że tutaj jest no wyraźny atak na wzrosty. Jednak w ostatnich tutaj trzech świecach mamy też spadające volume, tak? Także weźcie to też pod uwagę. Świadczy to o tym, że tutaj wieloryby i instytucje też tutaj potencjalnie, moim zdaniem, spodziewają się głębszych spadków, gdyż już tak na umór nie bronią tego poziomu 30 tysięcy. Jak zobaczymy, co zrobił nasz ulubiony wieloryb, no on sobie tutaj dokupił ponad 1000 bitcoinów na tych poziomach 29,5 tysiąca, 28 900, tak? No jednak to jest duży gracz, który, jak śledziłem wcześniej, widać, że ma zapas tutaj pieniądza, także myślę, że w momencie schodzenia w dół będzie na bieżąco dokupywał, tak? No jednak tutaj ewidentnie nie dochodzi do żadnej wyprzedaży wśród ogromnych, dużych graczy, gdyż ten zawodnik ma 127 300 bitcoinów, co jest niejako pozytywne i pokazuje, że raczej tutaj agresywne spadki pod 20 tysięcy na obecną chwilę musimy wykluczyć. Co oczywiście nie znaczy, że w wolnym tempie nie dojdziemy sobie tutaj do 22 czy na przykład do 24 tysięcy, tak? Potencjalnie tracąc tą miesięczną 50,
jednak pod koniec miesiąca znowu wciągając tą cenę powyżej. Także scenariuszy jest kilka i bez kryształowej kuli ciężko jest dokładnie powiedzieć oczywiście, co się wydarzy. Są to tylko przypuszczenia i tutaj sugestie, które możemy tutaj, do których możemy dojść, patrząc na to, co się dzieje oczywiście na wykresach. Jak rzucimy sobie okiem na DXY, to jak widzicie, DXY od ostatniego naszego spojrzenia uderzyło głową w kolejną linię oporu, tak jak to miało miejsce tutaj. Jednak jak widzicie tutaj, mimo tych odrzuceń, zejścia niżej do kluczowego wsparcia, było w stanie się odrodzić i wciąż nałożyć impuls. Także wcale tutaj nie śmiałbym powiedzieć, że to już jest koniec rajdu DXY, gdyż wcale tak nie musi być. Ewidentnie doszło tutaj do odrzucenia. Także wszystko rozegra się tutaj w kolejnych godzinach, w kolejnych dniach i myślę, że to jest coś, na co zwrócić uwagę. Gdyż tak jak już wielokrotnie podkreślałem, no, z rosnącym DXY ciężko mi jest sobie wyobrazić Bitcoina robiącego jakieś większe tutaj swingi, tak? Nie śmiem twierdzić nawet, że to ostatnie odbicie tutaj, jakie zobaczyliśmy na Bitcoinie, czyli to V-shape recovery, o którym mówiłem, przy tym bardzo przeciętnym volume, mogło być spowodowane tutaj również tym spadkiem na DXY, jak i delikatnemu odrodzeniu Dow Jones i S&P, tak? Także tutaj będziemy obserwować, co się dzieje. Przypominam, że kolejny ważny poziom jest aż tutaj na 120. Jednak myślę, że no dojście DXY do tego poziomu niejako gwarantuje, oczywiście nic nie jest gwarantowane, ale niejako gwarantuje zepchnięcia Bitcoina w okolicach 20 tysięcy, moim zdaniem, a może nawet i poniżej. Także tutaj ta korelacja jest silna i drogi dolar nigdy nie był dobrym sygnałem dla Bitcoina. Dobra, to tyle na dzisiejszym odcinku. Jak zawsze mam nadzieję, że odcinek miał wartość dodatnią. Wrócimy tutaj do aktualizacji w kolejnych 2 dniach. Myślę i zobaczymy, jak to się rozegrało. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na tą czterogodzinówkę, na tą linię trendu wznoszącego, w której obecnie jesteśmy. I to będzie wasz, mój punkt wyjściowy do tego, co potencjalnie może się wydarzyć w krótkim terminie. Dzięki za oglądanie. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Miłego poniedziałku i do usłyszenia. Hej!